Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged. Witam was moi drodzy w kolejnej recenzji nowego okrętu premium. I tym razem zarazem zajmujemy się czymś totalnie innym niż to, co do tej pory znamy z World of Warships. Czyli moi drodzy hybrydą pancernika i lotniskowca, to jest pancernik typu Ise. Pancernik japoński. I obejrzymy sobie bitwę, którą będę grał na żywo. Nie przygotowałem dzisiaj absolutnie nic do tego nagrania, nie mam żadnej przygotowanej bitwy. Omówimy sobie parametry kapitana i pójdziemy zagrać bitwę tym okrętem. I ocenimy sobie ten okręt, czy warto go kupić, czy nie, ale na początku chciałbym zaznaczyć, że będziecie mogli ten okręt u mnie wygrać, w związku z czym komentarze pod tym filmem na YouTubie muszą zawierać trzy rzeczy. Pierwsze to jest giveaway ISE, drugie to jest wasz nick z gry, trzecia rzecz to jest serwer, na którym gracie i ja po prostu z tych komentarzy wylosuję osobę, do której ten okręt trafi. Czy to jest powód do radości, czy nie, to zaraz do tego przejdziemy. Także na razie mamy sprawę giveawayów rozwiązaną, więc tak. Uzbrojenie mamy to samo co na Fuzo. To są te same działa, tyle że tam mamy ich... tutaj mamy 6x2, a tutaj mamy 4x2. Co za tym idzie, penetracja, przeładowanie i wszystkie inne parametry to jest to samo, ale trzeba wziąć pod uwagę to, że te dwie wieże mają bardzo kiepskie kąty. Żeby tych wież używać, trzeba naprawdę bardzo mocno wychylić burtę i narazić się na ostrzał, który może przylecieć od przeciwnika. Uzbrojenie dodatkowe to jest raczej tam marginalna kwestia, bo ono ma zasięg 5,2 km. Ale jak już mówimy o uzbrojeniu, to tutaj w zasadzie ten okręt kupuje się po to, żeby mieć możliwość i walki takiej artyleryjskiej i wykorzystywania samolotów, które mamy na pokładzie. Co z samolotami? Jak to wygląda tutaj? Gdzieś tu jest jakaś informacja na temat przeładowania. Może tutaj wejdźmy, o. Czas uzupełnienia samolotów. Co 2 minuty możemy sobie wypuścić eskadrę złożoną z 4 samolotów torpedowych. Każdy z nich zrzuca 2 torpedy, więc mamy 8 torped w wodzie. Spójrzcie na punkty wytrzymałości i maksymalny damage tych torped. Maksymalny damage to jest 2700, także no nie za dużo. Spójrzmy sobie na przykład na któryś lotniskowiec na tym tierze, żeby mieć jakiekolwiek porównanie, jak to się odnosi do tego typu zagadnień. Ryjek torpedowce ma uszkodzenia 6,5. Ranger, torpedowce 5500, Ark Royal 5200, Weser 4000, to są najsłabsze torpedy, jakie są na tym tierze, bo niemieckie miały mieć niższy damage, ale za to wyższe prędkości. Więc torpedowo tutaj jakoś tam nam to dupy nie urywa. Wróćmy sobie jednak do pancerników, bo to w zasadzie można powiedzieć, że to pancerniki chodzi. I tak, kapitan, jak wygląda tutaj? To jest typowy kapitan pod survival, bo ten okręt się praktycznie nie różni niczym od zwykłego pancernika, jeżeli byśmy tych samolotów nie używali. No poza tym, że te wieże tylne są bardzo kiepsko ustawione. Co dalej? Więc tak, kapitan, full survival, raczej jedyna słuszna opcja na wszystkich pancernikach, także gdyby ktoś pytał, jaki mam build na pancerniku AB czy X, to wszędzie będzie identyczny zestaw. Pamiętajcie, że Wargaming wprowadził nowe perki po to, żeby zwiększyć różnorodność buildów, także to na wszystkich pancernikach, nic innego. Sekundarka jest niecelna, nieefektywna, nie warto. Ale to nie o tym recenzja. Wyposażenie wygląda następująco. Oj, nie tutaj. Wyposażenie. Modyfikacja systemu kontroli, celność. A czemu tu jest ochrona maszynowni? To miało być. O, tak. I tutaj przeżywalność głównej artylerii, żeby nam te wieże nie padały. Co dalej? Obrona przeciwlotnicza oceniona na 76 punktów. Manewrowość. Prędkość maksymalna 24,5 węzła. Fuzo osiąga ile? 25,7. Dziękuję. Promień skrętu co prawda mniejszy niż fuzo, bo 750 mamy ponad 1000 metrów. Nie, 740 to co ja spojrzałem. No i kamuflaż, to dosyć istotna kwestia, biorąc pod uwagę to, jak się tym okrętem gra. 13,8 z powierzchni, oczywiście okręt zrobiony z perkiem pod kamuflaż. 13,8, fuzo, jakbyśmy tu wsadzili jakiegoś kapitana, miałby no nieco więcej. Także tutaj kamuflaż jest zdecydowanie po stronie ISE, gdyż no, zaraz zobaczycie sobie, jak się tym okrętem gra. Typowo jak lotniskowcem, ale to jest typowy pancernik niby, także no to jest okręt pełen sprzeczności i co do oceny, to powiem wam, że będę miał mocną zagwozdkę, także zagramy sobie bitwę na żywo. Ja nie mam jej przygotowanej, nie będę jej odtwarzał, więc poczekajmy, aż nas tutaj wylosuje do bitwy i będziemy dalej o tym okręcie sobie mówić. Wciągnęło nas dosyć szybko.
Warto też wspomnieć, że Sigma na działach tutaj wynosi 2.0, także przyzwoita, dosyć wysoka Sigma i naprawdę niektóre salwy wyglądają, jakby się te pociski trzymały za rączkę. Celność tych dział jest naprawdę nie zawsze, bo nie zawsze, ale czasami nawet dosyć imponująca. Rzuciło nas na ósemki, także tutaj raczej nam dużej kariery nie wróży. Zwłaszcza, że mamy takie okręty jak Kagerosz i Ratsuyu, no to raczej będzie ciężko. Jest do tego lotnia, która będzie się z nas śmiała. No i są pancerniki, które też będą się z nas śmiały. Co mogę wam powiedzieć na temat tego okrętu jeszcze? Gdyby używanie tych eskadr bombowych wyglądało tak jak na przykład na nowych holenderskich krążownikach, które jeszcze są w fazie testów, także to jest też temat na oddzielną dyskusję, że powiedzmy mamy celownik, który ustawiamy sobie na mapie, bierzemy pod uwagę wyprzedzenie z jakimś tam, z jaką prędkością się okręt porusza, może obeczki założę i tak, i możemy po prostu w danym miejscu na mapie ustawić atak tych torpedowców. Powiedzmy tam sobie ustawiamy za wyspę, tu ktoś wypływa, dostaje ryby, jest fest. Ale nie. Tutaj działa to na tej zasadzie, że jak poczekamy ten odpowiedni czas, to więcej niż 2 minuty. Ile to się ładuje? Minuta 40 coś tam było. A tu nie widzę informacji o przeładowaniu. Tu jest, a tu nie ma. Co więcej, samoloty nie mają naprawki i nie mają możliwości postawienia tych fighterów gdzieś tam sobie na środku mapy, żeby spotowały czy broniły nawet tych na samolotów, czy gdzie tam krążymy w jakimś miejscu. Gdyby to było tak jak mówiłem na holenderskich krążownikach, no to spoko. Można sobie pozwolić na to, że w danym miejscu na mapie ustawiamy taki nalot i on nam zrobi jakiś damage, ale nie, my tutaj moi drodzy gramy tak samo jak gramy na lotniskowcu, w związku z czym wypuszczamy torpedowce i okręt pozostaje nam tylko na autopilocie. Co więcej, niesamowicie dobrze zrobione, przemyślane sterowanie takimi okrętami jest tego typu, że no nie możemy się przełączyć w trakcie lotu samolotów na okręt, żeby jakieś tam manewry wykonać. Gdyby to było tak, że mamy w samoloty w powietrzu, możemy przeskoczyć na okręt, oddać salwę, podpalić gościa i spróbować mu wsadzić zalanie z torpedowców, to byłoby nawet, no można by powiedzieć, że OP, bo jakiś tam damage overtime by się robił sam. Jakby gościu zgasił pożar albo naprawił zalanie, wtedy moglibyśmy mu kłaść od razu drugi pożar. Ale to akurat można zrobić, ale zalanie stoi raczej też niedużo na tych samolotach. Jeżeli mamy okręt pozostawiony na autopilocie, no to raczej musimy kampić, w związku z czym nie podejdziemy tym okrętem zbyt blisko, więc albo chcemy tym okrętem grać jako lotniskowcem, przy czym lotniskowiec z niego żaden, albo chcemy tym okrętem grać jako pancernik. No ale po co płacić za okręt, który ma być pancernikiem, który, skoro mamy na tym samym tierze rzeczy, które jako pancerniki się sprawdzają dużo lepiej, no to ja nie rozumiem, jaki jest sens wydawania tych pieniędzy na to. A jeżeli chcemy zrobić taki hybrydowy właśnie styl walki, zaraz wam pokażę, jak to wygląda. O, proszę bardzo. Startują sobie samoloty, okręt płynie jak płynął, a my lecimy sobie zaatakować cel. I teraz, no, zrzut jest spoko, bo tych torped idzie dużo, co prawda damage jest nieduży, ale no zawsze coś tam nam z tego damage'u wpada, także tutaj można się o to pokusić. Tam jest Dallas i Nürnberg, nie wiem, może ja tu spróbuję zaatakować te dedeczki w dymie, to może coś tam z tego wyniknie. Ktoś tu nawet strzela do mnie z tego dymu, bardzo dobrze. Zobaczcie, jak to wygląda. Lecimy, lecimy, płyniemy, płyniemy i pyk, rybki. I rybek płynie całkiem sporo. W tym momencie wracamy na pancernik, który może już w tym momencie być zatopiony, bo trafiły w nas torpedy. Także to jest niewątpliwy minus tego systemu gry. Ktoś tam coś te torpedy dostanie? Nie, Kagero się wycofało. Nikt nie dostał. Ja na obekach jestem, kurczę. No i teraz znowu czekamy. Im dłużej latamy, tym krócej musimy czekać. No ale no, jaki to ma sens, skoro w tym czasie nie możemy używać artylerii głównej? Ja wiem, że wiele osób czekało na ten okręt, ale moim zdaniem ten koncept absolutnie nie pasuje do tego, w jaki sposób gramy w tą grę. Bo tutaj naprawdę pozostawienie pancernika bez kontroli, no raczej szybko gwarantuje nam wycieczkę do portu, bo gdzieś się pojawi ktoś, kto będzie miał na nas przestrzał, albo gdzieś się pojawi dedek, który nas torpeduje, bo na autopilocie raczej tych torped zbyt efektywnie wymieniać nie będziemy. W związku z czym powiem wam szczerze, że no, nie widzi mi się jakoś tutaj granie tym okrętem. Oczywiście, on może być spoko, jeżeli weźmiemy sobie jakieś tam trolujące dywizjony, weźmiemy sobie trzy takie okręty, u przeciwnika da lotniskowiec i my polecimy go storpedować wszystkim, co mamy. Albo jeden będzie spotował, a dwóch będzie strzelało, bo 21 i 4 na małych mapach to jeszcze możemy gościa sięgnąć z artylerii. To może wtedy dawać zabawę, ale spójrzcie już tutaj, przy takim kącie, już te tylne wieże nam nie strzelają. Trzeba się obrócić, już wam pokazuję jak bardzo.
Jeszcze nie łapię kąta. Jeszcze. Jeszcze nie. O, teraz. Full burta jesteśmy do gości, nie? I teraz możemy strzelić ze wszystkiego, co mamy. Moim zdaniem porażka. No i chcąc znowu wysłać samoloty, ja muszę sobie ustawić jakiś tam kurs, żeby się nie narazić w tym momencie na ostrzał, żeby te samoloty moje mogły gdzieś tam cokolwiek zrobić. Tam jest Andrea Doria, to spróbujmy go zaatakować. Już widzę, że kręci się tutaj Kagero, także będzie raczej ciężko tutaj z tej flanki uciec. Także no widzicie, w tym momencie mam autopilota. Damage z artylerii nie robię i tracę czas na latanie. Ten koncept gry nie pasuje do World of Warships absolutnie w ogóle. Ten okręt jako pancernik może dostałby jakieś, nie wiem, 3 na 10, jako lotniskowiec to jest no 0 na 10, tu nie ma co oceniać. Mamy najsłabsze możliwe torpedowce z dostępnych na tym tierze na samolotów. Jest to co prawda jakieś tam nowum, że możemy mieć i to, ale ten schemat gry absolutnie tutaj nie pasuje. Gdyby było właśnie tak jak na tych holenderskich, że w tym miejscu poproszę zrobić nalot torpedowy. I no i gościu albo w ten torpedy wpłynie, albo nie wpłynie. A tutaj po prostu lecimy sobie sami do celu. W tym momencie jesteśmy spotowani przez niszczyciel, mogą do nas strzelać pancerniki, a my lecimy wsadzić 4 torpedy, czy nawet może nie, jak gościu się wywinie, nie? No i zobaczmy. Ja lotnikiem jestem beznadziejnym, więc tych torped też za bardzo tutaj nie będę mu aplikował pewnie, bo nie trafię. No ale zobaczmy. No i w tym momencie poszły torpedy. Jakby się udało, to może by gościu złapał zalanie, ale nie dostał, bo trafiła, bo jedna torpeda centralnie sprawdza w dziób, ale zalania nie dostał, także gdyby dostał, można by się bawić w to, że próbujemy gościa teraz podpalić i robić mu damage właśnie taki w czasie, oparty na zalaniach i pożarach, ale no spójrzcie, w tym momencie flanka zostaje praktycznie pusta, to jest Veneto, tu 3 dedeki, 2 pancerniki i Kagero będzie mi świeciło, no i co ja mogę w tym momencie zrobić? Z samolotów Kagero raczej nie trafię, chyba że to jest kompletny idiota i wpłynie w te torpedy. A pancernikom za dużego damage'u nie zrobię, więc albo muszę właśnie palić i próbować zalewać, przy czym zalań jest niedużo, albo no walczyć standardowo jak pancernikiem na pociski przeciwpancerne. Ale w takim razie zapłaciłem za coś i nie korzystam z tego, także to jest porażka, moi drodzy, ten okręt. No i czy warto kupić coś takiego? No ja bym się mocno zastanowił, coś mi się tu klawiatura przechyla, bo słyszycie, że klepie. No, jest pożar i ja teraz spróbuję zrobić mu zalanko jeszcze. Oczywiście boost do silnika działa standardowo, ale nie mamy materiału eksploatacyjnego, który nam pozwoli ten boost przeładować. O, płyną torpedy z... nie wiem z czego. Chyba chapnie ten Bismarck coś tutaj. Robi się ładny kąt, może coś by weszło, bo on ten pożar już chyba naprawił. Jedną dostanie? Nie, może nie. Dostał. No i dobra, róbmy zrzut. No i przy moich umiejętnościach gry na lotniskowcu, no to tych torped za wiele nie wejdzie, bo on już obraca. Zalania do gościu na pewno nie dostanie, mimo że tutaj celuje w dupkę. No nie weszło zalanie oczywiście, jedna torpeda tylko w celu, nie? Oczywiście jak ktoś... no to jest kolejny aspekt, że ten okręt mogą kupić ludzie, którzy na lotniskowcach nie grają, więc będą robić te ataki tak efektywnie jak ja. A jak ktoś gra na lotniskowcach i umie te ataki robić, no to raczej wybierze typową lotnię, żeby tam coś jednak tego damage'u zrobić sensownie i mamy większy wybór, większy arsenał po prostu. Mamy torpedowce, mamy bombowce i samoloty szturmowe, a tutaj mamy kiepskie kąty na tylnej artylerii i mamy do tego jeszcze torpedowce, które no mają ten rozrzut z torpedami duży i czas potrzebny na uzbrojenie tych torped jest na tyle też spory, że raczej w małe cele ciężko będzie trafić. No ja muszę w tym momencie pokazać calutką burtę, żeby do gościa sobie strzelić. Mogę oczywiście podpłynąć bliżej i próbować walczyć artyleryjsko, ale wtedy jakakolwiek próba użycia tych samolotów skończy się raczej szybkim zgonem, bo będę blisko, nie będę musiał skontować w odpowiednim momencie. No faktem, jak jestem blisko, to też czas lotu samolotów jest krótszy. No zaryzykujmy tutaj, o ile Kagero mnie zaraz nie storpeduje, bo ona tam się kręci cały czas. Największy damage, jaki zrobiłem grając tym okrętem, to było coś w okolicach 100 000 i powiem wam, że jest naprawdę
wybija mnie to bardzo z gry, jak w tym momencie celuję, obserwuję mapę, patrzę jak kto się gdzie kontuje, kto z której strony wypływa, żeby mieć jakieś najlepsze pole do ostrzału i potem sobie raptem lecę gdzieś, nie? To totalnie mnie wybija z tej obserwacji i potem ja sobie wracam tutaj na okręt i nie wiem co się dzieje dalej. O, tutaj już wymanewrowałem tak, że teraz nic nie trafi pewnie. Torpedy jeszcze poszły na szeroko, to no może się jedna uzbroi. Nie uzbroiła się, za blisko zrzuciłem. A w tym momencie mógłbym zostać już rozstrzelany. Akurat pół biedy, że bitwa przebiega tak, że przeciwnik jest tutaj masakrowany. Także ja sobie załaduję pepance może i może jakiś damage w końcu sensowny zrobię, bo na razie mam 30 tysięcy, przy czym to są tylko dwie torpedy wsadzone. To raczej nie jest do duży udział. No i żeby strzelić ze wszystkiego muszę pokazać całą burtę. Może do przodu te kąty są nieco lepsze. Zobaczmy dokąd one sięgają te wieże. No dotąd, dobra. To do przodu kąt jest przyzwoitszy. Nieco. No i tu mamy pancernik, który moi drodzy nieco w takim starciu, gdzie nie ma nad nim kontroli, wytrzyma. A weźmy sobie pod uwagę tonę, czyli krążownik tieru 8, który pozostawiony sam sobie musi ewidentnie siedzieć gdzieś za wyspą, nie być spotowany, żeby cokolwiek zdziałać. Bo tamte... O, i piękna buła leci. Bardzo dobrze. Jako pancernik to jest okręt no poniżej przeciętnej, a jako lotniskowiec jest tragiczny, więc ten okręt nie nadaje się absolutnie do niczego, jedynie do trollowania, tak jak wam wspomniałem. Również działa tutaj ta zasada, że jak sobie polecimy samolotami, nawet w momencie naszego zgonu, to jeszcze mamy nad nimi kontrolę. O, sekundarka i... O, gruby damage się zrobił. No do tyłu już muszę sobie tutaj uważać, bo za bardzo mu tutaj nie będę mógł już strzelać ze wszystkich tych dział. Tam płynie sobie Bismarck, nie wiem czy raczej atakować go torpedowcami nie będę, tego Andrea, także poczekamy już i postrzelamy się z nim. No spójrzcie, teraz już tylne wieże znowu nie mają kąta na ten okręt, nie? Także jest fajnie. Sigma to jest niewątpliwy plus tego okrętu, to muszę przyznać z czystym sercem. Pewnie jak York padnie, to będzie po bitwie. O, kąty mam takie, że muszę pokazać calutką burtę, żeby wystrzelić ze wszystkich wież. Spójrzcie, jak pociski ładnie lecą. No i dobra, puszczam samoloty. Spróbuję mu jeszcze jakiś tam atak torpedowy zamontować na pokładzie. I to będzie wszystko, co tym okrętem można zrobić. Oczywiście może na szóstkach byłoby to inaczej, ale to nadal musimy pozostawić okręt bez opieki. I liczyć na to, że autopilot... O, dobra, York umarł i jeszcze mają punkty, także jeszcze zdążę ten atak wykonać tutaj. Leci salwa, on mnie widzi? Widzi mnie. No. Ile dostaje? W miarę łaskawie poszło. On tu będzie coś manewrował, czy płynie jak po sznurku? Płynie pięknie, dobra, spróbujmy, może coś wejdzie sensownego. No, już się odkręca. No źle zrobiłem ten atak, ale ja na lotniskowcach nie gram, więc mam do tego pełne prawo. Także jak ktoś to nie gra na tych lotniach, będzie ten okręt kupował, to raczej też mu sukcesów wielkich nie wróży. A jak ktoś na lotniach grać umie, to raczej sobie weźmie typowy lotniskowiec, a nie coś takiego, co przez pół bitwy nie używa swojej głównej artylerii. Także długa recenzja, bo bitwa grana na żywo, ale okręt, no... No to jest, moi drodzy, nie, no ciężkie do oceny, no bo jako lotniskowiec 0, jako pancernik, nie wiem, może 2, może 3, bo biorę, no dobra, 4. Bierzmy pod uwagę kąty tych tylnych wież. Ale jako hybryda to jest naprawdę okręt, który zupełnie nie pasuje do tego stylu gry, jaki mamy w World of Warships. I okręt jako całość oceniam na 1. No i to jest chyba tyle, co mam do powiedzenia na temat tego okrętu. Bo jeżeli będziemy sobie grać tym jako pancernikiem, to mamy lepsze pancerniki na szóstce do grania. Jeżeli chcemy używać samolotów, no to wtedy jesteśmy bezbronni i to się kończy cała zabawa. Także w tym materiale wszystko bardzo długi, bo recenzja grana na żywo. Także do usłyszenia, pamiętajcie o giveawayu. Cześć i na razie.